Nowoczesna kanalizacja to wygoda i komfort. Dzięki zakończonej inwestycji oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu, na którą wydano ponad 300 milionów złotych, mieszkańcy miasta mogą przyłączać się do nowoczesnej kanalizacji. Obowiązek i finansowanie przyłączania spoczywa na właścicielach nieruchomości. Do końca listopada bieżącego roku trwa akcja promocyjna w wałbrzyskich wodociągach. Dzięki niej można przyłączyć się do kanalizacji szybko i tanio. Szczegółowe informacje promocji dostępne są na stronach WZWiK i WPWiK oraz pod numerami telefonów 74 64 88 171 lub 74 64 88 114. Można też odwiedzić Centrum Obsługi Klienta w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 37. Warto skorzystać z kompleksowej usługi, jaką proponują wodociągi. Wystarczy przyjść, zlecić usługę przyłączenia oraz zapytać o duże, bo sięgające aż 30% upusty. Nie zwlekaj. Korzystaj z promocji. Płać mniej i ciesz się nowoczesną kanalizacją. Listopada, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. W Wałbrzychu na ulicy Uczniowskiej kierowca szaleniec pobił niechlubny rekord prędkości zarejestrowany przez fotoradar Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Nie wiadomo dokładnie, jaką prędkość należy osiągnąć, by być szybszym niż aparat zamontowany w fotoradarze. Wałbrzyska Straż Miejska twierdzi, że jest to niemożliwe, jednak chciał się o tym przekonać pewien kierowca, który podróżując samochodem marki Subaru na odcinku ulicy Uczniowskiej osiągnął prędkość 212 km na godzinę. Jest to chyba absolutny rekord, jeżeli chodzi o pomiary prędkości przez fotoradary na terenie zabudowanym. Myślę, że może i w skali naszego kraju. Do tej pory nasz fotoradar rejestrował przekroczenia prędkości. Jeżeli chodzi o ulicę Uczniowską, były to przekroczenia w granicach 140, nawet 160 km. Natomiast takiej prędkości nie zarejestrowaliśmy jeszcze przez 4 lata, kiedy dysponujemy fotoradarem. Przy okazji przypomniał nam się film, który swojego czasu był hitem w internecie, na którym widać, jak młody kierowca, poruszając się również samochodem marki Subaru, pokonuje trasę z Piaskowej Góry do Placu Grunwaldzkiego w około 4 minuty, łamiąc po drodze większość przepisów ruchu drogowego. Podobieństwo pojazdów oraz zachowanie obu kierowców mogłyby sugerować, że jest to ta sama osoba, jednak Straż Miejska nie zgodziła się ujawnić danych osobowych, więc pewności co do tego stwierdzenia nie ma. Niewątpliwie jednak w obu przypadkach zabrakło zwyczajnej wyobraźni. Tam obowiązuje prędkość 70 km na godzinę. Ja przypomnę, że co prawda jest to droga dwupasmowa, niemniej jednak bardzo często tam dochodzi do kolizji ze zwierzętami. Gdyby pod taki samochód wpadło jakieś dziko żyjące zwierzę typu sarna, typu dzik, na pewno sytuacja byłaby tragiczna. To mogłoby się skończyć tragicznie. Już ustaliliśmy, kto kierował tym pojazdem. Zostało już wysłane wezwanie do tego pana, który kierował tym pojazdem. Grozi mu mandat w wysokości do 500 zł. Niemniej jednak my, z uwagi na to, że tutaj według naszej oceny doszło do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierujemy również tą sprawę do wałbrzyskiej policji, żeby poprowadziła to pod kątem przestępstwa. Na wałbrzyskich ulicach nie brakuje kierowców z ograniczoną wyobraźnią. W lipcu ubiegłego roku policyjny patrol drogówki zarejestrował ucieczkę kierowcy, który pędził prawie 200 km na godzinę trasą ze Szczawienka w stronę Świebodzic. Kierowcy popełniają również mniejsze, ale także groźne wykroczenia, niekiedy nie wiedząc, że są rejestrowani. W serwisie YouTube znaleźć można kanał jednego z anonimowych obserwatorów wałbrzyskich ulic, który z premedytacją umieszcza w internecie wszelkie zarejestrowane wykroczenia. W jego opisie można wyczytać: kanał pokazuje, dlaczego w Polsce jest tak wiele tragicznych wypadków. Numery rejestracyjne pojazdów będą ujawniane, nie dotyczy ich ustawa o ochronie danych osobowych. Groźby kierowane w stronę autora filmów będą zgłaszane na policji. Jak jeździsz jak pirat, to ciesz się, że jesteś tylko na YouTube, a nie na policji czy cmentarzu. Jeżeli chodzi o wykroczenia zarejestrowane przez osoby, które nie są uprawnione do wykonywania kontroli ruchu drogowego, a dokonują nagrań, powiedzmy, kierowców, którzy popełnienie przestępstwa inne niż przekroczenie prędkości, typu przejazd na czerwonym świetle, typu stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym poprzez nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Są też inne kategorie takich zdarzeń, które są nagrywane przez, powiedzmy, osoby trzecie. Jeżeli taki materiał trafi do policji, z tego materiału można odczytać, czyli ustalić sprawcę tego wykroczenia bądź przestępstwa, to według mojej oceny może on stanowić materiał, na podstawie którego
takie czynności się będzie prowadziło. Niesforni kierowcy powinni zatem mieć się na baczności, ponieważ jak się okazuje, obserwują ich nie tylko stróże prawa. Przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce zapalili znicze w miejscu, gdzie podczas kryształowej nocy spłonęła wałbrzyska synagoga. Tak rozpoczął się Wałbrzyski Dzień Kultury Żydowskiej. Noc kryształowa była pierwszym masowym uderzeniem hitlerowskiej III Rzeszy w mieszkających na jej terenie Żydów. Miała miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszym pogromem Żydów oficjalnie zainicjowanym przez władze państwowe, które jednak robiły wszystko, żeby pogrom sprawiał wrażenie rozruchów społecznych, a nie zorganizowanego działania oddziałów szturmowych NSDAP i SS. Zginęło wtedy 91 osób, zniszczono ponad 7 tysięcy żydowskich sklepów, spalono też około 1000 synagog, w tym synagogę w Wałbrzychu. Wielka synagoga w Berlinie płonęła w 1938 roku, w pomniejszych miastach niemieckich również to się działo. We Wrocławiu przetrwała, ponieważ była w zabudowie dość ścisłej miasta, w związku z tym obawiano się, że pewnie ogień przejdzie na sąsiednie budynki. W Wałbrzychu chyba się udało zrobić to w skuteczny sposób, niestety. Dlatego przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce zapalili symboliczne znicze, żeby uczcić ofiary pogromu w miejscu, gdzie stała wałbrzyska synagoga wybudowana w 1882 roku, czyli u zbiegu ulic Świętej Jadwigi i Mickiewicza. W tym czasie część osób, podczas takiego pobicia, część ludzi ginęła. Bo to było na zasadzie takiego pogromu, takiego pospolitego ruszenia, bicie Żyda, krótko mówiąc, tylko po niemiecku. To trochę w innym sosie niż tam w carskiej Rosji się kiedyś działo. Oprócz tego skierowano wiele tysięcy Żydów, trafiło jako przeciwnicy polityczni do obozów koncentracyjnych już wtedy. Tych na terenie Rzeszy, czyli do Dachau na przykład, skierowano kilka tysięcy osób. W Wałbrzychu przed wojną mieszkało niewielu Żydów, około 200. Wielu z nich wyjechało po dojściu Hitlera do władzy. Spalenie wałbrzyskiej synagogi było więc raczej spaleniem symbolu. Po 1945 roku natomiast w Wałbrzychu pojawiły się tysiące Żydów z Kresów, którzy planowali pozostanie w obiecującym i rozwijającym się mieście, ale pogrom w Kielcach w 1946 roku skłonił wielu z nich do emigracji. Byli to głównie rzemieślnicy, szewcy i krawcy. Ci, którzy nie wyjechali wtedy, zostali zmuszeni do wyjazdu za czasów Wiesława Gomułki. Powojenna społeczność żydowska Wałbrzycha niczego nie wiedziała o przedwojennej. Żydzi, ci Wałbrzyscy, to są Żydzi powojenni, ci, którzy tu tak samo jak ludność polska przybyli. I w związku z tym ta pamięć o niemieckich Żydach troszkę zanikła. Nie było tego łącznika, krótko mówiąc, żeby ktoś opowiedział o tym, co się tu wydarzało. Żydzi, którzy tu przybyli, też często byli, krótko mówiąc, nie bardzo szczególnie wykształceni. Mój ojciec był szewcem, nie byli krawcami, prostymi rzemieślnikami przeważnie, a więc nie historykami, którzy by mogli, nie wiem, na jakimś wykładzie wytłumaczyć, że akurat na tych ziemiach działo się to i to, tego i tego wieku i tak dalej. Pamięć wałbrzyskich Żydów miały też przypomnieć Dni Kultury Żydowskiej w Bibliotece pod Atlantami, gdzie zorganizowano projekcję filmu z 1947 roku Osiedle Żydowskie na Dolnym Śląsku, a także prelekcje i wykłady o przedwojennej i powojennej społeczności żydowskiej w naszym regionie. Również odbył się koncert muzyki klezmerskiej. Myślę, że to taki najfajniejszy akcent całego dnia, ale zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha. Mieliśmy dzisiaj również okazję spróbowania potraw żydowskich. To, co dla nas najważniejsze, to odkrywanie śladów kultury żydowskiej na Dolnym Śląsku i również tu w naszym mieście, w Wałbrzychu. Za rok przypadnie 75. rocznica Nocy Kryształowej i wtedy, jak mówił Artur Hoffman, polscy Żydzi będą się starać nadać jej szczególny charakter, żeby podkreślić pamięć o tragedii w obliczu odradzających się w Europie ruchów faszystowskich. O tym, jak pomóc uczniom rozwijać ich talenty i zainteresowania, dyskutowano w Zamku Książ podczas 4. Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Uczestnicy konferencji są przedstawicielami różnych instytucji oświatowych z kraju i z zagranicy. Zajmują się szeroko pojętą problematyką uzdolnień. Zebrały się tutaj szkoły, które znajdują się w sieci szkół wspierających uzdolnienia. Jest to konferencja międzynarodowa. Mamy gości z Rosji, Czech i Niemiec. A tematem przewodnim dzisiejszej konferencji jest zarządzanie kapitałem społecznym szkoły w aspekcie wspierania uzdolnień. W systemie jest już 48 szkół z całego Dolnego Śląska, w tym dwie szkoły ponadgimnazjalne i trzy przedszkola. Pozostałe to gimnazja i szkoły podstawowe. Dzieci realizują w nich program, jaki wynika z podstawy programowej, ale system pomaga odkryć zdolności ucznia i wspierać je przez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Ten system został wypracowany wspólnie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przez pracowników Dolnośląskiego
Polskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz przez pracowników Kuratorium Oświaty. Trzy instytucje od ponad 12 lat pracują nad Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień. W ramach tego systemu stworzyliśmy sieć szkół, która spełnia standardy, które zostały określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Oświaty wyraziło przekonanie, że każde dziecko posiada uzdolnienia, a obowiązkiem nauczyciela jest je odkryć i rozwinąć. Szkoły piszą zatem swoje własne programy odkrywania tych uzdolnień. W ramach zajęć tych edukacyjnych muszą pojawić się zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko będzie uczestniczyło i będzie miało możliwość rozwijać swoje uzdolnienia. Dlatego bardzo ważne jest przede wszystkim wsparcie lokalnych samorządów. Czy szkoła spełnia kryteria, aby włączyć ją do Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, sprawdzają specjalne komisje akredytacyjne, które co 5 lat pozwalają szkole otrzymać ponownie certyfikat. Podczas konferencji przyznano nowe certyfikaty 7 gimnazjom, szkołom podstawowym oraz jednemu przedszkolu z Wrocławia, Bielan Wrocławskich, Pisarzowic, Żurawiny i Legnicy. Ponowiono też certyfikaty dla kolejnych 8 szkół. Twórcy systemu mają nadzieję, że przyłączą się do niego także szkoły ponadgimnazjalne. W systemie znalazły się dwie szkoły wałbrzyskie, szkoła podstawowa nr 15 i gimnazjum nr 7. System zapewnia m.in. stypendia dla zdolnej młodzieży dzięki pomocy Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Urząd Marszałkowski finansuje konkursy Zdolny Ślązak i Zdolny Ślązaczek. Przyznaje szkołom granty i dofinansowuje Dolnośląski Festiwal Nauki oraz inne przedsięwzięcia. Edukacyjne tego typu. System pozwala też stworzyć sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Wyłoniono zwycięzców konkursu Zielone Podwórka, ogłoszonego przez Miejski Zarząd Budynków. Główna nagroda trafiła do właścicieli posesji przy ulicy Buczka 14. Zielone Podwórka to konkurs ogłoszony przez Miejski Zarząd Budynków, który miał zmobilizować właścicieli posesji do dbania o swoje otoczenie, a także docenić tych, którzy o tą estetykę rzeczywiście dbają. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 19 wspólnot mieszkaniowych z terenu Wałbrzycha. Naprawdę dzięki ogromnej pracy mieszkańców, współwłaścicieli, najemców tych budynków, których dochodziło do tych działań, no mamy coraz piękniejsze otoczenie, no coraz piękniejszy Wałbrzych. I co godne podkreślenia, ci ludzie nie tylko wykonują te rzeczy, dbają o to, ale stanowią też chyba, myślę, dobry przykład dla innych, którzy idąc tym samym tropem, no, upiększają nasze miasto. Zwycięzcami konkursu okazali się lokatorzy budynku przy ulicy Buczka 14. Za upiększenie swojego podwórka otrzymają nagrodę niespodziankę ufundowaną przez prezydenta Wałbrzycha. Nagrodzeni zostaną także mieszkańcy ulicy Duracza i Świdnickiej, którzy poświęcili wiele pracy i pieniędzy, aby poprawić estetykę swojego otoczenia. Zaczynałem od zera, tam był las. Przychodzili, te psy wypasali, tam nie szło tego mieszkać i pijaki przychodzili, tego. A teraz wszystkich przegoniłem, zrobiłem tak, jak powinno być. Nie? Są nasadzone tuje, jest dużo kwiatów, róże, z roku na rok coraz ładniej. Myśmy nasze podwórko zaczęły organizować, upiększać od maja i tak przez całe lato dokonywałyśmy tam zmian i wprowadzałyśmy roślinności, robiłyśmy klomby, robiliśmy skalniak, jest zrobiona ławka, stoliczek, gdzie lokatorzy mogą wyjść sobie po południu, odpocząć. Ukwiecone jest to podwórko. I miło spojrzeć na zewnątrz, bo przedtem to tam tylko był zrobiony taki parking dla samochodów i nawet dzieci nie miały się gdzie bawić, a teraz jest taki miły zakątek, gdzie można usiąść i wypoczywać. Nagrody w konkursie to m.in. ławka ogrodowa i kwiaty do nasadzenia wraz z grillem. Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku zastanowią się nad rozszerzeniem formuły konkursu. Chcielibyśmy wzbogacić ten konkurs. Chcielibyśmy, aby przyszłoroczna edycja być może nie dotyczyła tylko i wyłącznie tego najbliższego otoczenia zielonego, czyli tych terenów okalających nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, bo konkurs jest przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych, ale być może też nagradzalibyśmy dbałość o te wnętrza budynków, czyli
remonty klatek schodowych, dbałość o elewację, no wystrój taki ogólny tych nieruchomości. Mamy trochę czasu na to, aby się nad tym zastanowić, ale chcielibyśmy, aby ten konkurs był konkursem szerokim, skupiającym jak najwięcej wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządzamy. Kolejna edycja konkursu rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku. Filharmonia Sudecka dzięki środkom z Unii Europejskiej zrealizuje dwie ważne inwestycje. Prawie 650 tysięcy złotych pozwoli na modernizację bazy komputerowej i multimedialnej oraz utworzenie nowej strony internetowej. Filharmonia Sudecka napisała dwa projekty na pozyskanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z nich to modernizacja bazy komputerowej oraz zakup systemu kamer, które pozwolą na żywo przekazywać obraz z sali koncertowej na monitory ustawione we foyer oraz na witrynie przed wejściem do Filharmonii od ulicy Słowackiego. Zatrzymując się przed naszym nowym wejściem, które niedługo będzie otwarte, będą mogli na monitorze obserwować, co się dzieje akurat na sali koncertowej. Będą mogli zobaczyć, jak akurat przebiega próba. A także w tym czasie, kiedy orkiestra nie jest obecna na sali koncertowej, nie próbuje ani nie koncertuje, będą tam mogli zobaczyć fragmenty naszych najlepszych koncertów. W przyszłym roku Filharmonia planuje także profesjonalną rejestrację 10 największych wydarzeń koncertowych. Filmy te będą wyświetlane na wspomnianych wcześniej ekranach oraz na stronie internetowej. Filharmonia wychodzi także naprzeciw potrzebom swoich widzów i wraz z uruchomieniem nowej strony internetowej pojawi się na niej system rezerwacji biletów online. Czyli w tym momencie wychodzimy naprzeciw wszystkim naszym melomanom, którzy dopytywali się do tej pory, kiedy będą mogli przez internet zarezerwować lub kupić bilet. Takie możliwości będą już praktycznie w połowie przyszłego roku. Nowy system z pewnością ułatwi i przyspieszy zakup biletów, jednak już teraz często zdarza się, że przed ważnymi wydarzeniami zainteresowanie jest tak duże, że szybko zaczyna brakować miejsc dla wszystkich chętnych. Na to na razie niestety nie ma rady, ponieważ Filharmonia potrzebuje nowej, większej sali, a ta prawdopodobnie powstanie w odremontowanym GDK-u. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Pozostajemy w Filharmonii Sudeckiej, by zaprosić Państwa na najbliższy koncert z udziałem skrzypka Piotra Pławnera i dyrygenta Pawła Przytockiego. Piotr Pławner jest laureatem pierwszej nagrody 10. Międzynarodowego Konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Wygrywał również wiele innych konkursów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest także pedagogiem. Uczy w Konserwatorium Krakowskim imienia Witolda Lutosławskiego oraz wykłada w Katedrze Instrumentów Smyczkowych Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach. Podczas piątkowego wieczoru w Filharmonii Sudeckiej usłyszymy m.in. pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, który jest przez Piotra Pławnera szczególnie lubiany. Głównie przez, powiedziałbym, energię, jaka w tym koncercie jest, no i przede wszystkim dialog pomiędzy skrzypkiem a dyrygentem i całą orkiestrą. Powiedziałbym nawet, że jest to taki rodzaj rapsodii na skrzypce i orkiestrę. Orkiestrą pokieruje dyrygent Paweł Przytocki, który był m.in. dyrektorem artystycznym Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz Filharmonii imienia Artura Rubinsteina w Łodzi. Współpracował z większością polskich orkiestr filharmonicznych oraz orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi za granicą. Przytocki zwraca szczególnie uwagę na utwór Aquinoctium napisany przez Monikę Kędziorę, który również będzie wykonany podczas piątkowego wieczoru. Nie ukrywam, że wśród dzieł muzyki współczesnej aktualnie komponowanych jest dużo rynsztoku. Użyję tego słowa specjalnie, dlatego że to po prostu to trzeba nazwać. Utworów, które się do niczego nie nadają. Natomiast jest też dużo dzieł wartościowych. Na pewno utwór pani Moniki Kędziory mogę uznać za takim utworem. Można zaliczyć do grona utworów wartościowych, które warto wykonywać, warto pokazywać. Zdaniem dyrygenta za obecny stan muzyki współczesnej są częściowo odpowiedzialne władze, które z biegiem lat spychały sztukę na dalszy plan. Polska dawniej bardziej słynęła z wybitnych muzyków, którzy tworzyli wiele wyjątkowych dzieł. Muzyka w tamtych czasach była produktem do pokazywania, była produktem eksportowym, potem stała się orężem w walce, a teraz stała się dla współczesnych władz, stała się nadbagażem, za który trzeba płacić. Podczas koncertu słyszymy także drugą symfonię D-dur op. 73 Brahmsa. Dobór utworów nie jest przypadkowy. Dyrektor Filharmonii Sudeckiej Jerzy Kosek zdecydował się na tak poważne dzieła po to, by pokazać, że można odwrócić obecne trendy grania przez orkiestry symfoniczne wszystkiego, oprócz prawdziwych dzieł symfonicznych. Orkiestry symfoniczne grają muzykę filmową, muzykę operetkową, grają jakieś łączenia Jimiego Hendrixa
z orkiestrą symfoniczną, czy Lady Punk z orkiestrą symfoniczną, natomiast zapominają, że sama nazwa ich, że orkiestra jest symfoniczna, powinny grać muzykę symfoniczną. Koncert odbędzie się w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w piątek o godzinie 19. Po raz 9 w Jeleniej Górze odbył się memoriał imienia Jerzego Modrzejewskiego w siatkówce na siedząco. Zawody rozegrane zostały w hali Szkoły Podstawowej nr 11. Memoriał imienia Jerzego Modrzejewskiego w siatkówce na siedząco jest już cykliczną imprezą organizowaną przez klub Wiktoria Jelenia Góra. Zasady są takie same jak przy grze siatkarzy pełnosprawnych. Jest to bardzo szybka, fajna, widowiskowa gra, stworzona dla osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, bo w drużynach występują osoby sprawne, zdrowe, po dwóch sprawnych chłopaków gra. No, trzeba mieć troszkę zdrowia i kondycji, a i umiejętności typowo siatkarskich też. Jest tutaj wielu zawodników z kadry polskiej. Mamy tutaj trenera kadry polskiej Bożydara Badziejewa ze swoimi zawodnikami z Wrocławia i ze Szczecina. No i nasza drużyna, która też ma fajnych zawodników. Obok jeleniogórskiego klubu w imprezie wzięły udział drużyny ze Szczecina, Wrocławia i Legnicy. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia indywidualne. Nie nagrody były jednak najważniejsze, a możliwość integracji i wzajemnej rywalizacji. Często osoby, które siedzą i mają jakieś amputacje, na przykład podłudzia czy w okolicach kolan, mają większe szanse poruszania się nawet niż normalne osoby. Dlatego tu jest właśnie siatkówka na siedząco, jest takim sportem, który najbardziej niweluje bariery zdrowotne. W zawodach czynny udział brał także trener kadry siatkówki na siedząco, Bożydar Abadzijew, który trenuje także zawodników wrocławskiego startu. Podkreślał, że tego typu imprezy są najlepszą formą aktywności dla osób niepełnosprawnych. To jest w ogóle wyjątkowa gra, bo jako jedna z nielicznych, ja drugiej nie znam, gdzie mogą grać zawodnicy pełnosprawni i niepełnosprawni w jednej drużynie z takimi samymi szansami poruszania się i wygrywania wspólnego. W ubiegłym roku reprezentacja Polski w siatkówce na siedząco zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.